Dzień dobry. Witam Was w piątym odcinku naszej serii Okiem Watchdoga. Prosimy, dawajcie nam znać, co Wam się podoba, a co nie, bo chcemy mówić o rzeczach, które są dla Was interesujące. A że to już piąty odcinek, to może sobie wyrobiliście zdanie. Natomiast na dzisiaj pomyśleliśmy, że pewnie Was interesuje, jak wygląda nasza korespondencja z urzędami. No to zaczynając od rzeczy stosunkowo najstarszej, czyli od tego, co się wydarzyło przy okazji mediów publicznych. Pamiętacie na pewno, że najpierw było tak, że zostały zmienione zarządy w mediach publicznych, no i nie było pewne, czy to jest zgodne z prawem, czy nie jest zgodne z prawem. Wtedy premier powiedział, że rząd dysponuje opiniami najlepszych prawników. My o te opinie oczywiście zawnioskowaliśmy. Kancelaria premiera tych opinii nie posiadała, odesłała nas do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i stamtąd przyszła odpowiedź. Pół strony rozważań prawnych i kluczowe zdanie. Brzmi ono: opinie, o których mowa, nie zostały przez MKiDN utrwalone na nośniku. Czyli co? Po prostu ktoś z kimś rozmawiał? Nie ma żadnej dokumentacji. Co sądzicie o tym? Ale niezależnie od tego, lepiej, jeżeli to się od razu wyda, niż żebyśmy mieli się sądzić o to, żeby dostać odpowiedź nie wprost. Notabene, taką odpowiedź nie do końca wprost otrzymała Helsińska Fundacja Praw Człowieka w tej samej sprawie. I oni do sądu się wybierają. Będzie to bardzo ciekawe. Nie wiem, po co takie rzeczy się dzieją. Moim zdaniem lepiej już powiedzieć od razu. No, zagalopowaliśmy się. Druga sprawa to otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedź na wniosek, którym sprawę już wygraliśmy prawie rok temu. Chodzi o otrzymanie wniosku oraz dokumentów związanych z projektem zatytułowanym coś tam, ochrona przed ideologią LGBT. Realizowała to Fundacja Strażnik Pamięci i dlatego nas to interesowało, ponieważ Fundacja Strażnik Pamięci ma szefa. Szef nazywa się Paweł Lisicki. Większość pieniędzy z tego projektu szła do tygodnika Do Rzeczy. Kto jest redaktorem naczelnym tego tygodnika? Paweł Lisicki. Kto jest wiceprezesem firmy, która jest wydawcą? Paweł Lisicki. Więc dla nas to była duża sprawa o konflikcie interesów, o przepływach pieniężnych od jednej firmy do drugiej, od jednej spółki do drugiej. Ale tymczasem okazało się, że w odpowiedzi znaleźliśmy jeszcze ciekawsze kwiatki. Nazwijmy to tak. Otóż w piśmie przewodnim pojawiło się takie zdanie. Uprzejmie informuję, że wyżej wymienione dokumenty zostały zanonimizowane w zakresie dotyczącym ochrony prywatności osób fizycznych oraz w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. I to było dziwne. Jakie przedsiębiorstwo, jaka tajemnica przedsiębiorstwa, jeżeli to jest fundacja, która nie prowadzi działalności gospodarczej? Zaalarmowani tym zdaniem, zaglądamy do odpowiedzi, a tam anonimizacja na kilku stronach całkowita. Zresztą, co Wam będę opowiadać? Przeczytacie to na naszej stronie, a zobaczcie, jak to wygląda. To zaczernione to wcale nie dotyczy tajemnicy przedsiębiorstwa. To dotyczy chyba prywatności osób fizycznych. Kim są te osoby fizyczne? To są eksperci, którzy brali udział w tym projekcie z Instytutu Ordo Iuris. No jak sądzicie? Gdzie jest granica prywatności w takich sprawach? I czy powinniśmy wiedzieć, kto nam mówi o ideologii LGBT finansowanej, niefinansowanej, kto nam, jak kampania przeciw tejże ideologii LGBT jest finansowana z pieniędzy publicznych, to czy nie jest ważne, kto nam o tym będzie opowiadał? Notabene, kiedy opowiadali, to było jasne, kim są. Następna sprawa, która wciąż budzi naszą i też dotyczy ochrony prywatności, która budzi nasze zbulwersowanie, to jest kwestia wynagrodzeń nowych osób zatrudnionych w Telewizji Polskiej. Pamiętacie, zapytaliśmy o to, na jakiej zasadzie są zatrudnione i ile zarabiają te osoby, które dzisiaj są gdzieś tam twarzami nowej telewizji publicznej. No i nie mamy odpowiedzi. Wiemy, że inni nie dostali tej odpowiedzi, a przynajmniej tak twierdzą w internecie. Trudno nam jest to oczywiście zweryfikować.
No ale tu znowu jest kwestia prywatności i przypominam, że prywatność osób, które pracowały za poprzedniej ekipy, nie jest chroniona. Także mamy powody do niepokoju i na pewno będziemy się upominać. I kolejna rzecz, która jakoś też budzi nasze zainteresowanie, to jest kwestia tego, że szybko jest procedowana ustawa o sygnalistach. I mówiliśmy Wam już o tym, że dowiedzieliśmy się, że Polska płaci kary. No i właśnie to, czy Polska płaci kary za to, że nie wdrożyliśmy dyrektywy europejskiej, nie jest takie pewne. Tak usłyszeliśmy na pierwszym spotkaniu, które było z tym związane, z panią minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, ale teraz byliśmy na jeszcze innym spotkaniu i już zmieniła się wypowiedź na ten temat. Pojawiła się informacja, że Polska może płacić kary, ponieważ jest w tej chwili w procedurze wyjaśniającej z Komisją Europejską. No, trzeba sprawdzać fakty, w związku z czym napisaliśmy do punktu kontaktowego Europe Direct i stamtąd rzeczywiście otrzymaliśmy informację, że zarówno Polska, jak i Estonia zostały uznane za kraje, które nie poinformowały o wdrożeniu tej dyrektywy i 15 lutego 2023 roku Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości. Czyli rzeczywiście jest tak, że trwa ta procedura względem Polski, ale chyba nie jest tak, że już płacimy kary. O te kary pytamy jeszcze Ministerstwo Finansów. No ale co istotne, niby jest tak, że rząd odziedziczył po poprzednim rządzie mnóstwo nieskończonych spraw. Ale z drugiej strony ustawa o sygnalistach zasługuje na poważne potraktowanie. I trudno nam jest się z tym pogodzić, że dzisiaj będziemy robić szybko, szybko, byle zrobić, byle nie płacić kar. Dlatego jednak fakty są tutaj bardzo istotne. I ostatnia sprawa, taka większa, która jest bardzo istotna z punktu widzenia tego, jak będzie wyglądała przyszłość. Byliśmy na spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącym przyszłości tworzenia prawa. Na tym spotkaniu pojawiły się te same postulaty, które od lat są powtarzane, żeby nie było szybkiej ścieżki, żeby przygotowywać porządne oceny skutków regulacji, że udział społeczny jest bardzo ważny, że powinno być dostatecznie dużo czasu na konsultacje itd., itd. To są rzeczy, które od lat są powtarzane. Ale pojawiło się kilka rzeczy, które wydają nam się warte podbicia, a które nie tak często się pojawiają. Pierwsza to ocena skutków regulacji ex post, czyli to, żeby ustawy były sprawdzane kilka lat po tym, jak zostały wdrożone, czy one realizują swoje cele. Podbijamy to. Gdyby ustawa o dostępie do informacji publicznej była sprawdzona dzisiaj, zobaczylibyśmy, że ona nie realizuje swoich celów i byłby dokument rządowy, do którego można by się odnosić. Drugi postulat, który się pojawił, to żeby w ustawach było napisane, że jakie dane trzeba zbierać, żeby sprawdzać ich skuteczność i żeby te dane były jawne. To też jest świetny postulat. On by zresztą się przyczyniał do większej jawności bez wnioskowania o informacje. Trzecia rzecz, która nam się bardzo spodobała, to było nazwanie tego, co od lat nas bulwersuje, czyli tego momentu, kiedy jeszcze ustawy czy jakieś propozycje nie trafiają na portal legislacja.gov.pl, kiedy go wszyscy możemy zobaczyć, a kiedy różne są dyskusje w ministerstwach. Czasami wokół są tworzone jakieś specjalne, formalne zespoły, w których nie wiadomo, kto uczestniczy i nie do końca wiadomo, o czym one rozmawiają. Jeden z dyrektorów obecnych na tym spotkaniu powiedział, o, to jest taki proces prelegislacyjny, może trzeba pomyśleć, jak go można uczynić bardziej przejrzystym. I ostatnia rzecz, która też jakoś bardzo mi zapadła w głowę, to jest kwestia jawności tego, kto wchodzi do Sejmu. Pytaliśmy o to kilka lat temu, pytaliśmy, kto ma stałe przepustki, no bo to są te osoby, które mają dostęp do ucha posłów i powinno być wiadomo, kto wchodzi, a nie jest posłem. To, że jest poseł, to jest jawne, że on tam jest, a to, kto mu szepcze na ucho, nie zawsze. Wydaje się, że prawo nie może być tak tworzone, że my nie wiemy, kto tam się kręci wokół posłów. I przechodząc do końca już naszego spotkania, chciałam tylko powiedzieć, że te wszystkie rzeczy możemy robić tylko i wyłącznie dzięki temu, że jesteśmy niezależni. A jesteśmy niezależni, gdyż otrzymujemy od Was darowizny i wpłaty z 1,5% podatków. Prosimy, róbcie to dalej, bo nie będziemy Wam mogli mówić, co się dzieje w kuluarach i jakie są najważniejsze rzeczy na tapecie, a nie są na pierwszych stronach gazet. Bo to, co my sprawdzamy bardzo często, jest o tym, co jest dużo głębiej. Dziękuję Wam za ten tydzień.
I chciałam powiedzieć, że na koniec jeszcze, że my mamy też ciekawy weekend przed sobą. Po raz pierwszy spotykają się prawnicy, którzy zajmować się będą w przyszłości strategicznymi pozwami sądowymi przeciwko partycypacji publicznej. To ważne, żebyśmy mieli jak najwięcej kompetentnych prawników, którzy będą rozumieli, jak zamyka się obywatelom usta. I właśnie się wspólnie kształcimy. Dziękujemy Wam serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że za tydzień będę mogła powiedzieć coś, czego zażądacie. Pozdrawiam serdecznie i do widzenia.